Ja jestem Desti, a to jest drugi odcinek z dekoracji. Pierwszy odcinek, jak jeszcze nie widzieliście, znajduje się na kanale Dyni, link będzie w opisie. Oglądajcie. Pierwszą dekoracją jest oto taka mikrofalówka. Na początku stawiamy podporę, czyli deski, później stawiamy wełnę, na to dywan i na końcu stawiamy czarne szkło. Wszystko komponuje się razem wyśmienicie, więc można w 100% dodać tą mikrofalówkę do własnej kuchni. Następną dekoracją jest oto taka zmywarka do naczyń. Polega na tym, że otwieramy, wrzucamy naczynia, zamykamy, robimy pranie i następnie otwieramy i zabieramy naczynia. Jest to prosta budowa, kocioł, tutaj trapdoor taki bądź drewniany, z tyłu jest po prostu piston. Wygląda to właśnie tak, tu mamy piston, tu jest repeater, no i idzie to do dźwigni ten redstone. Według mnie wygląda całkiem fajnie, jednak zajmuje trochę miejsca, więc nie każdy znajdzie miejsce, żeby ją postawić. Tutaj mamy takie łóżko głodomora. Pod łóżkiem znajduje się dozownik. I tutaj możemy koło tego postawić jaki chcemy blok. Ja na przykład sobie postawię blok żelaza. Wkładamy tam na przykład, nie wiem, chleb. No i tutaj ktoś sobie śpi. Tu jest guziczek. No i wyskakuje żarcie. Przedostatnią dekoracją jest oto taki barek. Można go zastosować spokojnie, jeśli ktoś buduje jakąś knajpę. Tutaj mamy skrzyneczkę na jakieś przedmioty, trochę drewna, jakiś kaktus na przykład, bądź drzewko. Tutaj mamy kwiatuszek, pół płytki drewniane z jakiegokolwiek drewna i z płotek oraz liście. Plusem tego jest taki, że możemy użyć jakiego chcemy drewna oraz jakich chcemy liści. No i tutaj kwarc bądź inne ozdobne płytki. Tutaj mamy taki śmietniczek, ta reszta została dobudowana tak dla fajnego klimatu. Chodziło przede wszystkim o ten śmietniczek, nie jest on trudny do zbudowania. Nad niego trzeba postawić półpłytkę, bo inaczej to nie wypali i skrzynia się nie otworzy. Chowamy skrzynkę i tutaj stawiamy trapdoor, który ma symbolizować drzwiczki, takie odszafki. I tak się prezentuje nasz kosz. To już koniec tego odcinka. Kolejny odcinek, mam nadzieję, będzie u Dyni, jak jeszcze coś wymyślimy. No i cześć!